porządku wszystko? Tak. A co miałoby być nie w porządku? Pożyło pan może alkohol jakiś? Nie. Mogę dmuchnąć 0,0. Tak? No tak, no nie wiem, mam stanąć. Nie, na tym, spokojnie. Czy co, przejść się prosto? Nie, bo mieliśmy zgłoszenie, że może być pan pod wpływem. Nie, no trzeźwy jestem. Alkoholu. Nie wiem, nawet chyba mnie nawet ode mnie nie czuć. Może się pan wygłupiał tutaj gdzieś jakoś, tak? No nie, no z młodym się bawiłem i tyle. A, bo mieliśmy zgłoszenie, że jest pan pod takim wpływem, że ledwo pan idzie. Ja mogę iść przejść, gdzie pan chce, z powrotem pobiegać, no nie ma problemu, mogę na jednej drodze poskakać. Nie ma problemu. No i tego nie widzieli. Tylko po prostu mieliśmy zgłoszenie od dwóch osób, że takie. No to jak widzieli kogoś pijanego, to mogli reagować, a nie zgłaszają. Ja nie wiem, o co chodzi. No zareagowali w taki sposób, że nam zgłosili. To jak widzi się, no to ja bym widział kogoś pijanego z dzieckiem, to bym go obalił i bym wtedy po policję zadzwonił, a nie gdzieś tam po strażach, nie, czy po policję dzwonić. Bo ja nie wiem. No. Ale może to pomyliliśmy nie, pana? Nie, no szumem, pani wskazała. No właśnie, przed chwilą. No. Nie, my sobie tak skakaliśmy po tym, po kostce, ale nie żeby może pijany był, no ja nie wiem. No dobrze. No i się nie stało. Kurczę, jeszcze gumą się rąk. Wskazali nam, że normalnie, że pan aż ledwo idzie. No nie, no widzi pan, że jestem szczęśliwy. Jeszcze mam auto, z autem przyjechałem, to jakby w ogóle kierował. Przewrażliwienie już. Dobra, dzięki. Ale sprękowałem, co? Gumą się urąbałem. Dobra, oni odejdą i sobie pójdziemy dalej. Przestraszyłeś się? Nie. Ty to jesteś odważny chłopak. Słucham? Zostaniesz? Gdzie zostanie? Na górze. Tam? Chcesz? Nie myślę. A na ulicy? No tak, położyłeś prosto. W tym momencie. Co cię kocham. Zrobię tutaj zakończenie najpierw. No dobra, to mów. Tak jak zobaczyliście, przeszedłem się z całe Stare Miasto oraz cały plac. Nie, jak to w ogóle jest? Co to jest to, co wszystko? Litewski. Plac Litewski i Stare Miasto. Dobra. No idź tam, idź, jeszcze idź. Eksperyment został zrobiony w Lublinie. Przeszedłem cały deptak miasta. Tak jak zobaczyliście, nikt nie zareagował. Nawet politycy tam byli. Jeśli masz inne pomysły na eksperymenty, napisz je w komentarzu. Mam nadzieję, że docenisz moją pracę oraz tego młodego aktora. Zostawiając łapkę w górę, co mają zrobić? Zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, tak? Tak. Chcesz kogoś pozdrowić? Nie. Trzymajcie się, cześć. Czekaj jeszcze raz. No, do domku idziemy, do domku. Do domku idziemy.
zakupy trzeba. Dobra, to... Dobra, jeszcze trochę. Ja też usiądziemy. Chodź, tam dalej usiądziemy. Dziewczyna nie lepiej jakby z tobą siedziała, czy nie? No tak, chcesz, to ją zawołaj. Ona gdzieś tutaj, widziałem, po prawej stronie była siostra. Kurczę, stoją. No ja się nie dziwię, jakby zadzwonili. Znaczy, nic z policji. Nie musimy się martwić, bo nic z tego nie robimy. Dobra, chodź, przejdziemy. Chodź tutaj, teraz sobie siądziemy. Boisz się? Nic ci się nie stanie. No dobra, oni sobie gadają, stary, że co policja przyjdzie. No ja tutaj siedzę. No dobra, to... z nią. No dobra, spoko. No i co? Po mnie idą? Tył przy nim, stoi sobie przy nim, tak. Widzisz tą policję w ogóle tam gdzieś z tyłu? Jeszcze chwilę. Rano.
Dobra, daj rękę, idziemy dalej. Zaraz tutaj tam od razu po nocy kultury. Czy jak to wyglądało po nocy kultury? A czemu płaczesz?